sprzedaję trochę zboża. Chciałem wam pokazać, jaka fajna technologia teraz jest u mnie. Znaczy u mnie. Nie u mnie, tylko u tej firmy, która skupuje. Żmijką. Ale to trzeba uważać, żeby nogi nie wciągnęło, tak? Nie leci jak z kombajnu, ale idzie. Fajna sprawa. Tutaj się zaklei, bo jest drobna awaria. Ucieka trochę zboża. Okej, można uruchamiać. Ale ładnie zrobiłem, pochwalą mnie w firmie, zobaczą. Kto to tak kleił? Jarek Ogarek. Dobra, to wchodzę. I to jest robota. No już trochę jest nakoptowane. Zaczynam się zsuwać. Podkopię trochę pod rurą. To powinna opaść na dół wtedy. No i jak jest? Fajnie? No to dobrze. Ale przynajmniej nie trzeba przerzucać. Trzeba łopatować. Nie można chwili stanąć. To też jest nie robota. Jarek, co ty robisz? Ruszymy trochę do przodu. O, jeszcze wyżej. Jak idzie? Fajnie, nie? Ale technologia. Jarek, przecież mogłeś sobie też zamówić na pole taki samochód. Od razu by kombajn nasypał na samochód. Worek musi zostać. Dobra, jadę na skup. Oto to. I to nie zleci? Czy jeszcze trzeba przypiąć? A, myślałem, że tak będzie jechać. 15 km jest jakiś na skup. Ja pojadę samochodem, zważymy, zobaczymy, ile tu mogło być. Mi się zdaje, że coś koło 3 ton. 3,5 może. Także przejedziemy się golfem. No tu jest wariat ślimakowy, on się kręci. Podaje, no, tak jak ten w kombajnie. Taka ta maszyneria.
taki cyk. Trochę mi uciekł, ale go dogonimy. Ile płacą za pszenicę? 550. Przyczepa potrzebna, kurde, więc trzeba ucieknąć z jedną przyczepą, żeby była na snopki i na resztę różnych rzeczy. O, jest! Dogoniłem! Jarek, podjedź tak, żeby dotknąć żmijki. Co wy, nie wolno się tak wygłupiać. Żmijki nie dotknę, ale tego wariata co lata. 20 km prawie by trzeba było jechać ciągnikiem, więc z takimi przyczepami jak ja mam to odpada. 5 km tak, ale 20 to za dużo. Jesteśmy, lecę na wagę. O, jakie ładne hangary ze zbożem. O, nie mogłem się dopatrzeć, gdzie jest ten. No to dźwigamy. Opa! Tu. 6,5 tony. No i moje zboże, muszę się z nim pożegnać. Pa, pa. A to teraz gdzieś to się jedzie wykiprować. Tutaj, a tutaj. O, tu jest pszenica, zobaczcie. Jakie fajne porobione te hangary. Troszkę wózkiem widłowym trzeba pomóc, bo jest ciężar taki, że odejdę. To tak jak ja lewarkiem w tej swojej podnoszę przyczepie. A dużo takich sąsieków jest jak ten? Na pszenicę? Na pszenicę to dwa jest. Aha. Ale to nie jest. Cały czas jest prawie odbierane. A, jest odbierane. No i po robocie. Moja pszenica tutaj zostaje. A ja idę załatwiać formalności. No i jeszcze samochód zważymy. Ile będzie miał samochód? 3260, 3200, bo bez kierowcy, kierowca wyszedł. 3200, czyli 6500, odjąć 3200, dobrze mówię? Czyli było 3300. 3300? No. Czyli tak jak mówiłem, że 3,5 tony jak jeszcze tam było ładowane, że będzie około 3,5 tony, czyli zgadłem. 3300, nie? No, 3300. Mhm. No to jutro będzie odcinek pewnie. No i okej, wracamy. Pieniądze wpłyną na konto za tydzień, za dwa. Kiedyś tam będą. Trzeba jechać dalej. Nie ma co się zastanawiać nad tym wszystkim. Tylko trzeba pracować. W sklepie się może tylko jeszcze zatrzymamy, orężadę kupię, coś dla psa. Jadę prasę załatwiać, bo trzeba tą jęczmionkę sprasować. No a jeszcze bramę wam pokażę, bo maluję, jak robię. No i przyczepę trzeba sprzątnąć, bo tam taczka została tego zboża. O, zobaczcie, akurat czerwony bizon w pracy, ale się udało. Zatrzymałem się w fajnej miejscówce i mówię, napiję się orężady. Mam nadzieję, że mi potowarzyszycie, więc co, otwieram jedna o drugą. Mam też kluczyk do wiertarki, ale jedna u drugą może się otworzy. Orężady się odtierają gorzej niż co inne. Jedna u drugą. Ach, ale się udało. Wasze zdrowie. Mm-hmm.
Starczy tego relaksu. Wracam do domu malować płot i sprzątać przyczepę. Nie ma jak golf. Jarek, a o psach nie zapomniałeś? Nie. Kupione mają. No, zobaczcie, jaka teraz ładna będzie brama. Tu już jest pomalowana, a tu mi tylko tyle zostało. Coś pięknego. Chcecie, to malujcie. Pomaluję przy was tę ostatnią część. Wszystko było porządnie wyczyszczone. Najpierw było myte myjką ciśnieniową, a później na wiertarce szczotką drucianą. Solidnie wszystko było robione. O, najpierw góra, żeby nie ubrudzić pędzelka, potem dół. Tak to wygląda. Farba też nie byle jaka, bo chlorokauczukowa. A więc trochę droższa. Nie no, sporo droższa od tej eftalowej, czy jak to się mówi. Pięknie. Ale brama, ale ładna. No i dobra, bo nie może być za ładnie. Starczy tego dobrego. To trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!